Dobra pogoda? Dobra pogoda do gry, piłka. Brawo, pozycja. Tak jest, brawo Miki, o to chodzi. Brawo Jaro. Hej! Dobre. Chodź. 3, 4, 5, 6, 2, 1, 8, 9, 10, 6. Tak, zieloni! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, możecie bramkę strzelać. 3, 4, 5, 6, 7, 8! Pozytywny wariat. Pozytywny wariat. Kariery jak Kuba Błaszczykowski, albo lepsze, nie? Dobra, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim za życzenia. Dziękuję, że mogę być z wami. I dalej ciężko pracujemy. Jak tam dzisiaj urodziny, miła niespodzianka od zespołu? Bardzo miła. Dostałem taką poduszkę wiślacką. Na pewno dużo nocy na niej prześpię. Nie no, ale bardzo, bardzo miła niespodzianka. Dużo osób złożyło mi życzenia, także bardzo mi miło. No i tak, świetna niespodzianka. Bardzo mi miło. Czy jest jakieś lepsze miejsce do spędzenia urodzin? Nie, może z rodziną, ale myślę, że tak oprócz tego to nie ma lepszego miejsca, bo tutaj jesteśmy w Turcji, z Wisłą Kraków, no i mogę grać w piłkę, czyli to co najbardziej kocham. To chyba nie jedyny prezent urodzinowy, jaki dostałeś dzisiaj. Tak się składa, że też dostałem
powołanie do kadry U17 na turniej. No, bardzo się cieszę, bo to też taki kolejny prezent i bardzo się cieszę, że będę mógł po raz kolejny zagrać z Orzełkiem na piersi. Jesteś w sumie najmłodszym zawodnikiem obozu, ale twój staż w Wiśle, można powiedzieć, że masz jeden z najdłuższych. Tak, zgadza się. W Wiśle gram 10 lat, więc tak to wygląda. Fajnie, że tak się to potoczyło, że tak naprawdę przechodziłem przez każdy szczebel w akademii. Teraz udało mi się dotrzeć może do pierwszej drużyny, chociażby na ten obóz, więc bardzo fajna sprawa. Kiedy dowiedziałeś się, że jedziesz na obóz? Wiesz co, na początku stycznia dostałem to od Trałociaka i mega fajna sprawa, naprawdę. Jak widziałem, że zadzwonił, to tak sobie pomyślałem z tyłu głowy, że może to być to, a jak już słyszałem definitywnie, że to jest to, to naprawdę bardzo się cieszyłem i naprawdę bardzo fajna sprawa. Można powiedzieć, że nie jesteś tylko zawodnikiem, ale też kibicem Wisły. Tak, tak. Bardzo lubię na mecze. Rok temu bardzo wspierałem drużynę. Lubiałem oglądać mecze, naprawdę lubię chodzić, kibicować na sektor C, czy choćby na inne, więc sprawię coś przyjemność. W zeszłym sezonie opuściłeś jeden mecz domowy? Jeden mecz domowy, z Termaliką. Wygranym 3-1, ale opuściłem niestety. Właśnie, jak zaczęła się twoja pasja do piłki i do Wisły? Do piłki, ja pamiętam, był 2012 rok i Euro było w Polsce. Pamiętam, że wtedy zaczęło się oglądać mecze. Ja miałem też 6 lat i tak zaczęło mnie to interesować. I tego samego roku, około we wrześniu, tata z bratem powiedzieli, że jest nabór w Wiśle i po prostu spróbowałem swoich sił i tak się dalej potoczyło. A jak czujesz się w drużynie, jak przyjęli cię koledzy? Myślę, że bardzo fajnie. Na pewno fajnie w gronie bramkarzy. Tutaj Kamil, Dorian, Mikołaj naprawdę bardzo fajnie się przyjęli, także jestem z tego zadowolony i dobrze się to czuję.